zaczęła się cała sprawa z Jedwabnem, jak pamiętacie Państwo, w 2000 roku. Gross opublikował książkę Sąsiedzi, według której, książkę napisaną od razu, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, na podstawie jednej relacji Szmula Wassersteina, którego w ogóle w Jedwabnem nie było. I przypominacie sobie Państwo, że właściwie wtedy człowiek otwierał radio, telewizor, niemalże lodówkę i wyskakiwał Gross i Jedwabne. I cała promocja tej książki odbywała się za nasze podatki, prowadzona była przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i innych. Wtedy, w tym 2000 roku, przyzwoicie i logicznie zachowali się tylko historycy. Historycy z IPN-u powiedzieli: sprawdzam. I ogłosili 1 września 2000 roku, że z wiosną przystępują do ekshumacji. No i zaczęła się wtedy cała heca, cała chucpa z ekshumacją. Od razu powiem, że ekshumacja została, profesor Kola w maju zaczął ekshumację, po 2-3 dniach ekshumacja została wstrzymana z rozkazu ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego, późniejszego świętej pamięci prezydenta, na wniosek rabina Szudricha. Ja nazywam to, doszło wtedy do szudrychizacji prawa, dlatego że wstrzymając te badania, minister sprawiedliwości złamał nie tylko konstytucyjną gwarancję, że historycy mogą prowadzić badania, ale również paragraf bodajże 10 i 11 kodeksu karnego, który mówi, że w sytuacjach, gdy sprawa idzie o morderstwo, należy przeprowadzić ekshumację. Ekshumacja została wstrzymana, proszę Państwa, bo przyjechało 2 rabinów i wołając szabas, szabas kończyć, po prostu wstrzymali badania. I teraz ja, przygotowując tę książkę, starałam się zamieścić różne informacje i, proszę Państwa, co ciekawe, żyjemy ponoć w wolnym kraju, ale 2 dokumenty dotyczące Jedwabnego są dokumentami ściśle tajnymi. Pierwszy dokument to jest decyzja Lecha Kaczyńskiego o wstrzymaniu ekshumacji. Odmówiono nam, korespondencja tu jest zamieszczona, odmówiono nam ujawnienia tego dokumentu i oczywiście raport profesora Andrzeja Koli, który rozpoczął ekshumację. Są tu w książce tylko fragmenty, bo jak z wypowiedzi wynika historyków, Szwagrzyka i jeszcze jednego historyka, którego nazwiska nie pamiętam, profesor Andrzej Kola został zobowiązany do milczenia. Proszę Państwa, więc w tej chwili blisko 70 tysięcy ludzi domaga się odtajnienia 2 dokumentów i te dokumenty są nadal tajne. Tu w korespondencji zamieszczonej wiceprokurator generalny Rzeczpospolitej Polskiej wypisuje różne bzdury, jakieś tam paragrafy, jakieś, żeby na 8 stron jakieś zupełne bzdury wypisuje i ja mu odpisałam bardzo krótko, że panie prokuratorze, pan powinien być świadomy, że prawo do informacji, dostępu do dokumentów państwowych mamy zagwarantowane w Konstytucji, wobec czego te wszystkie przepisy, które pan mi tutaj przytacza, po prostu nie są nieistotne, dlatego że prawo konstytucyjne jest największe. Może, proszę Państwa, przy tym Jedwabnym, co też starałam się pokazać i umieścić w książce, i czego sama nie byłam świadoma, przystępując do tematu, jest to, że książka Grossa mówi o tych rzekomo 1600 Żydów zabitych w Jedwabnym i nikt z Polaków poza kilkoma historykami nie zadał sobie trudu, żeby zapytać, a co było przed, co było przed 10 lipca 1941 roku. Jestem również, czuję się uczennicą profesora Tomasza Strzembosza, który wykładał na KUL-u i był na naszym seminarium doktorskim. I wiem, że profesor Strzembosz 70. lata, szczególnie 80. brał latem plecak, zbierał relacje. I też zamieściłam właśnie wyniki badań profesora Tomasza Strzembosza,
z których wynika, że między rokiem 1939 a 1941, czyli od momentu wejścia do jedwabnego Sowietów i potem wkroczenia Niemców, około 250 mieszkańców Jedwabnego zostało zesłanych na Sybir i zginęło. Na czele z proboszczem, wikarem, burmistrzem i że sprawcami tych zsyłek na Sybir byli Żydzi tam mieszkający w Jedwabnym. I to jest informacja tajna o tym. O tym gdzieś tam tylko po kątach się pisało, mówiło i nikt nie publikował tego przez lata, bo profesor Strzembosz już nie żyje kilkanaście lat. Więc to jest pierwszy grzech zaniedbania naszego rządu, który rozpisuje się i serwuje nam filmy po kłosie, a jednocześnie nie pokazuje martyrologii narodu polskiego i nie pokazuje win żydowskich, dlatego że sprawcami tych zsyłek byli Żydzi, którzy w momencie jak weszli Sowieci do Polski, zakładali czerwone opaski, byli milicją i pokazywali tego na Sybir, tego na Sybir. Więc to proszę Państwa, jest taki pierwszy, że tak powiem, grzech naszych władz. Także myślę, że z Jedwabnym jest problem taki, ja długo nie rozumiałam, proszę Państwa, bo zawsze dla mnie niepokojące jest, jak coś jest logiczne, to, no, to może być dobre, złe, ale nie widziałam w tym logiki specjalnie i nazywałam to przez lata serwowaniem nam pedagogiki wstydu. Dziś, w roku 2008, w zasadzie zaczynam rozumieć, o co tak naprawdę chodzi przez te prawie 30 lat rzekomo wolnej Polski. Zauważcie Państwo, że jak popatrzymy na i nazwiemy to pedagogikę wstydu, czyli tym fałszowaniem historii, to zaczęło się tak dokładnie już w roku albo 92, albo 3, mogę się mylić, artykułem Cichego na temat Powstania Warszawskiego. W tym artykule w Gazecie Wyborczej Powstanie Warszawskie było przedstawione jako ruchawka polska, która miała na celu wymordować Żydów, którzy przetrwali getto. No wtedy jeszcze to był czas, kiedy właśnie żył profesor Strzembosz i inni. No oczywiście zrobiła się wielka wrzawa. Cichy za ten artykuł przeprosił. Jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, to jeszcze gra toczyła się wtedy o inną rzecz, bo my siedzieliśmy 50 lat za żelazną kurtyną, a tymczasem światowe żydostwo nazwę Powstanie Warszawskie stosowało do powstania w getcie. Ja nawet w Izraelu spotkałam takiego Jakuba Gutermana, rysownika, który mówił, że jego ojciec walczył z Powstaniem Warszawskim. Ja mówię, to twój ojciec był w Armii Krajowej, czy jak walczył? On mówi, w jakiej Armii Krajowej? Mój ojciec walczył w 1943 roku. Ja mówię, słuchaj, to Powstanie Warszawskie było w 1944. Wtedy to nawet nie bardzo rozumiałam, że to jest tak bardzo powszechne na Zachodzie, że Powstanie Warszawskie to... No więc to była akcja z lat 90. W 2000 roku Gross przygotował właśnie, od Grossa zaczęła się inna, poważniejsza gra. Ja tu w tej książce przyjrzałam się tym badaniom Grossa. Po pierwsze, Gross nie jest wykształcenia historykiem, jest socjologiem. Więc z punktu widzenia nauki historycznej, proszę Państwa, ta książka jest po prostu totalną bzdurą. Nie można napisać książki tej grubości na podstawie relacji jednego Żyda Wassersteina. Z tym Wassersteinem było tak, że i to po świecie, nawet do dziś w bibliotece izraelskiej wirtualnej jest napisane, że z dokumentów, nie piszą jakich, wynika, że 10 kwietnia w Jedwabnem była rozmowa między dowódcą niemieckim a burmistrzem Jedwabnego i dowódca niemieckim w rozmowie z burmistrzem prosił, żeby ocalić przy życiu jak jednego krawca, jednego szewca i tak dalej, i tak dalej. Poproszę o pomoc. Jednego szewca, jednego krawca, na co burmistrz Jedwabnego miał odpowiedzieć: nie, wszystkich wymordujemy.
Więc ja zadałam sobie pytanie, poszukać kimże był ten Wasserstein. Okazuje się, że ten Wasserstein, ten człowiek, na podstawie którego relacji napisana została książka Grossa, był 19-20-letnim chłopakiem, Żydem, który tego dnia w Jedwabnie nie był, w Jedwabnem nie był, a w czasie okupacji sowieckiej handlował mięsem, cieląt, świń i różnych innych zwierząt. Więc każdy logiczny myślący, już nie historyk, tylko człowiek, musi sobie zadać pytanie, jak to możliwe, że 19-letni żydowski handlarz mięsem był w stanie być obecny przy rozmowie burmistrza z dowódcą wojsk niemieckich, które wkroczyły do Jedwabnego. To tak pokazuje Państwu tylko takie najbardziej ewidentne błędy historyczne. No więc oczywiście nie mógł być, dlatego że po prostu Niemcy skróciliby go o głowę i w ogóle to jest niemożliwe, żeby był świadkiem takiej rozmowy. Druga rzecz, Gross pisze, że relacja Wassersteina została złożona przez Wrzichu tam w 1946 roku i przetłumaczona w sposób dowolny przez jakiegoś tam nazwisko Żyda. Proszę Państwa, Państwo już jesteście generacją, którzy nie znacie tego. Ja z racji mojego zawodu wiem, jak wyglądało przedwojenne żydłaczenie, czyli mówienie język żydowski, język polski w wykonaniu większości polskich Żydów. No to muszę Państwu tu opowiedzieć historię zresztą o przyzwoitym bardzo Żydzie. Jest rok 1988, jesteśmy na konferencji, jedynej konferencji polsko-żydowskiej w Izraelu na Uniwersytecie w Jerozolimie. No i ktoś mi mówił, że profesor Mojżesz Szapiro z Nowego Jorku koniecznie chce się ze mną spotkać, że w holu tam takim i takim spotkamy się. No i siedzę przy stoliku, przychodzi ten Żyd i wita się ze mną i mówi, no, pani Ewa. Po czym zaczyna żydłaczyć. Jest to tak piękny język, proszę Państwa, żebyście siedzieli 10 lat i starali się przekręcić polski język, to nie potraficie. No ja w pewnym momencie, jak on za 10 razem powiedział, no, pani Ewa, i mówił językiem, który ja rozumiałam, ale który nie do końca, który był nie do powtórzenia. Ja zaczęłam się w końcu śmiać. Ja mówię, panie profesorze, to był profesor Mojżesz Szapiro. Kto pana uczył polskiego? To był rok 1988. On powiedział, że języka polskiego uczył go dziadek, bo on się urodził już w Ameryce i jego rodzice się urodzili w Ameryce. Ale dziadek przyjechał z Polski. Jak miał kilkanaście lat, to dziadek nauczył go polskiego języka. Więc to był język polskich Żydów z czasów pierwszej wojny, może drugiej. I teraz możemy sobie wyobrazić. Notabene trzeba powiedzieć, że ten profesor Mojżesz Szapiro był prześladowany przez środowisko amerykańskich Żydów, ponieważ na Uniwersytecie w Baltimore głosił i opowiadał studentom, jak pięknie zachowali się Polacy, jacy byli nadzwyczajni, że narażali życie. Stracił stanowisko i potem wykładał w takim odpowiedniku liceum dla żydowskich dziewczyn. Ale wiedział, że się nie ugnie, taki jest jego zawód i trudno. No więc wracając do relacji Wassersteina, to można sobie wyobrazić. Wasserstein, który naopowiadał po żydowsku coś tam i jakiś Żyd w sposób dowolnie to przetłumaczył w 1946 roku. W 1946 roku, proszę Państwa, Żydzi, którzy dobrze znali język polski, zapewniam Państwa, nie bawili się w tłumaczenia relacji żydowskich. Więc to są takie kardynalne błędy popełnione przez Grossa. I co ciekawe, ja pamiętam dyskusję z tamtych lat, gdzieś tam w którejś książce mojej cytuję, gdzie fakty nie trzymają się jeden drugiego. Jak ja to wszystko wypunktowałam Grossowi w jednej z książek, to Marcin Kula, też wielki profesor Uniwersytetu Warszawskiego, napisał znamienne zdanie. Czy to, że fakty opisywane przez Grossa nie zgadzają się z rzeczywistością, zmienia obraz rzeczy? Piękne zdanie, proszę Państwa.
ja publicznie tam napisałam wtedy w tej publikacji Coli, no to ciekawa jestem, czy jakiego studenci piszą u niego pracę magisterską i też rzeczywistość nie zgadza się z faktami, czy to jest okej. Okay. To jest, no bo to wtedy wydaje mi się zaczęła się kierunek w historii nazywany dziś postprawdą, czyli kłamstwami. Ale wracając właśnie do Jedwabnego, więc pierwszy błąd naszych władz Rzeczpospolitej to było wstrzymanie, to była promocja książki Grossa. Wstrzymanie ekshumacji. Kilka lat później, jak pamiętacie Państwo, ukazał się film zrobiony na podstawie, za nasze podatki, Pokłosie, który ewidentnie bazuje na książce Grossa i pokazuje sytuację, już pomijając te wszystkie inne sceny i głupoty. To jest, to ten film Pokłosie jest zafałszowany na podstawowej bazie. Bo w Pokłosie jest pokazany antysemityzm, który bazuje na chłopskiej pazerności na ziemi. Jeśli sprawdzimy spis jedyny, najważniejszy, przedwojenny z 1931 roku, to nie znajdziemy miasteczka czy miejscowości, w którym Żydzi uprawialiby ziemię. Ja, proszę Państwa, 30 parę lat zajmuję się tematem i znałam jednego Żyda uratowanego przez chłopów, syna chłopa. To było w Dukli. Ten uratowany chłopak 10-letni został profesorem Uniwersytetu w Arkacie i w zasadzie też całe życie bronił dobrego imienia Polski wśród Żydów amerykańskich. To był jeden przypadek, że jego ojciec Żyd wybrał sobie zawód rolnika. Tak nie było rolników wśród Żydów. Przed wojną były organizowane takie obozy dla kibucników, czyli tych chłopców, dziewczyn, którzy chcieli jechać do Palestyny, to organizowane były obozy, żeby pokazać Żydom, jak się kopie ziemię. Więc i nagle w Pokłosiu cały wątek ziemi i oczywiście polski antysemityzm. I teraz, proszę Państwa, powtarzam tak, jak zaczęłam, że najbardziej taką niepokojącą rzeczą jest, jak człowiek nie rozumie, gdzie jest logika. Bo proszę mi pokazać Państwo na świecie, które w zasadzie pieniądze podatników kieruje na szkalowanie własnego narodu i swojego państwa, na fałszowanie historii. To było absolutnie nielogiczne. I w zasadzie mogę powiedzieć, no, trudno mi powiedzieć, czy mam w 100% rację, ale wydaje mi się, że to o to chodzi i dopiero w tej chwili układa się to wszystko w logiczną całość. Ta ustawa 447, ustawa, która jest groźna dlatego, że stanowi podstawą do wystąpienia o żądania finansowe wobec różnych narodów. Zostawmy różne narody i zobaczmy na Polskę. Czyli mamy, jak gdyby teraz w świetle tej ustawy, to te 30 lat pierwsze tego, co nazywałam pedagogiką wstydu. Film Pokłosie, Jedwabne, wstrzymanie ekshumacji i tak dalej, potem się pojawiły polskie obozy zagłady około roku 2000, bo jak gdzieś w tej książce cytuję Bartoszewskiego, który bodaj w 2001 albo 2002 roku w Oświęcimiu powiedział, bo wtedy się pojawiły te polskie obozy. Bartoszewski wściekły powiedział wtedy, jeśli nie przypilnujemy sprawy, to za kilkanaście lat okaże się, że my, że jedynymi ofiarami II wojny światowej byli Żydzi, a my dołączymy do grupy morderców, czy coś takiego. Czyli tak proroczo po prostu powiedział. Kilkanaście lat temu, przez kilkanaście lat nie zwracało się na to uwagi. Dopiero od roku, dwóch państwo polskie uprzytomniło sobie, że na każdym kroku mówi się o polskich obozach zagłady. I teraz jak Państwo tak ułożycie sobie chronologiczne sprawy, Powstanie Warszawskie, Gross, Jedwabne, potem film Pokłosie, potem polskie obozy zagłady, do czego to wszystko zmierza? Ano zmierza do tego, żeby świat przyzwyczaić do informacji, że my Polacy jesteśmy narodem sprawców. Jesteśmy odpowiedzialni za zagładę Żydów.
Teraz w ostatnich tygodniach ukazała się książka Grabowskiego i Engelking i innych, która mówi, że zabiliśmy 200 tysięcy Żydów. I te informacje są mniej więcej takie same, wzięte z Księżyca, tak jak i podstawy książki Grossa. A państwo milczy. I w zasadzie w cały ten ciąg przygotowywania, powtarzam, świata do tego, żeby Polaków uznać za naród sprawców, no wcięła się ta ustawa o IPN-ie. Dzięki Ci, Panie Boże, że się wcięła i że ta ustawa ułomna wprawdzie, ale się ukazała. Dlatego, że nawet my historycy nie byliśmy świadomi, o co chodzi. Także w zasadzie w tej chwili to mamy jedyne wyjście, ponieważ rząd specjalnie się nie kwapi. My, społeczeństwo, musimy zacząć edukację od siebie samych i od społeczeństwa i wymusić na rządzie polskim, Rzeczypospolitej Polskiej, żeby wreszcie stanął w obronie dobrego imienia Polaków i naszego państwa. Bo proszę Państwa, jeśli popatrzymy na to, że na przykład kto siedzi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Minister Czaputowicz mówi, że ustawa 447 w ogóle jest nic nieznacząca dla Polaków. Ona jest, powtarzam, bardzo groźna. W sytuacji, kiedy dopuścimy, żeby świat nas uznał za sprawców, a sprawcami nie byliśmy, bo zginęło nas 3 miliony, 3 miliony naszych ojców i dziadów i my nie możemy tego w żaden sposób przyjąć. No więc następna rzecz, w zasadzie mówi się, ale tak naprawdę nic się nie zmienia. Okazuje się, że w ambasadach Rzeczypospolitej Polski na całym świecie książkami, które reklamują Polskę, proszę Państwa, jest co? Jest książka Grossa i film Pokłosie. My sobie tu mówimy, piszemy, a szkalowanie Polski za nasze podatkowe pieniądze toczy się w najlepsze. Pani Engelking, która jest współautorką książki z Grabowskim o tym, że Polacy zamordowali 200 tysięcy Żydów, 2 czy 3 tygodnie temu dostała od ministra szkolnictwa wyższego, ministra Gowina, 500 000 zł, proszę Państwa, na prowadzenie badań historycznych, które szkalują Polaków. No, dochodzimy do ściany, dochodzimy do absurdu. To już nie są jakieś sprawy zupełnie wyjątkowe. Pani profesor Engelking jest osobą szczególną, proszę Państwa. Gdybym ja powiedziała to, co powiedziała o Żydach, nigdy tego nie powiem, bo to jest... Gdybym ja to powiedziała o Żydach, co powiedziała Engelking, to pewnie wszystkie sądy świata, na pewno Rzeczpospolitej Polski by mnie nie wiem co zrobił. Proszę Państwa, pani Engelking, która dostała 500 000 zł od odczłowieczonego ministra Gowina, odczłowieczonego mówię, bo zaraz powiem dlaczego, pani Engelking w wywiadzie bodajże z Olejnik czy z kimś tam, mówiąc o II wojnie światowej, powiedziała, że śmierć dla Polaków to była rzecz biologiczna, to była biologia. No bo Polak, goj, to tak umierał jak mucha, jak osioł, jak pies. Przecież my nie mamy duszy. To jest odczłowieczenie nas, Polaków. W dalszym zdaniu powiedziała, natomiast dla Żyda to było doświadczenie metafizyczne, bo Żyd po śmierci spotyka się z Bogiem. Proszę Państwa, to jest po prostu odczłowieczenie gojów, nas, Polaków szczególnie. I to mi kojarzy się tylko z inną wypowiedzią Josefa Owadi, rabina, posła z Knesetu, który zmarł może 3-4 lata temu, który publicznie w Knesecie powiedział, i to też poszło w świat, możecie Państwo w internecie znaleźć, Joseph Owadia w przemówieniu w Knesecie powiedział o gojach, czyli nas wszystkich, nie Żydach. Powiedział, że Żydzi rodzą się po to, żeby służyć gojom, a wartość goja, wartość życia goja... Proszę? Przepraszam ci, goje i Żydzi już się, że goje rodzą się po to, żeby służyć Żydom, a wartość goja jest równa wartości osła.
I to, co powiedział tam Obadia, Joseph Obadia w Knesecie, to nie nasz biznes, niech nam sobie gadają. Ale tu za nasze pieniądze podatkowe, wykształcone, zatrudniają na Engelkiel, po prostu prowadzi badania szkolujące nas. Badania, które odczłowieczają nas, które porównują nas do istot bezdusznych. No więc tu mamy problem i cały właściwie można powiedzieć, cała sprawa Jedwabnego jest tych wszystkich dokumentów, to jest jedno wielkie oskarżenie, proszę Państwa, pod adresem rządów Rzeczypospolitej Polski od 2000 roku po dziś dzień. I w ostatnim czasie, proszę Państwa, zamiast jakieś budowania relacji z Żydami, bo i w końcu zawsze podkreślam, ja gdyby nie współpraca z Żydami, to ja nigdy bym nie odkryła i nie poznała mentalności i prawa żydowskiego. Zamiast tej współpracy z Żydami, którzy chcą prawdy, pojawiają nam się takie jakieś istoty, nie wiadomo skąd, z kosmosu, jak na przykład Tyrmand, który się czepia mnie i wypisuje głupstwa. No ale ja tam się Tyrmandem nie przejmuję. Nie przejmuję się też Danielsem, ale to też pokazuje politykę naszego rządu. Proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, czy Państwo słyszeliście, ale jak zaczęłam zbierać podpisy pod ekshumacją, no to jeden z pierwszych wypowiedział się taki Żyd Johnny Daniels. Nie wiem, skąd się wziął, nie wiem, kto go tu sprowadził. W każdym bądź razie otwarte kilka lat temu otworzyły się dla niego wszystkie salony. Premier, prezydent, prezes Kaczyński. Gdzie on jeszcze nie był, to jeden Pan Bóg wie. No i tenże Johnny Daniels, mogę powiedzieć z racji swojego wieku, smarkacz żydowski, powiedział mniej więcej w 16 roku, dwa lata temu, na wieści o tym, że zbieram podpisy, powiedział, że oczywiście ja po pierwsze szkaluję dobre imię Uniwersytetu Jana Pawła II, czyli KUL-u, a po drugie to choćby 40 milionów Polaków podpisało się pod ekshumacją, to on, Johnny Daniels, stwierdza, że ekshumacji nie będzie. No więc tej książeczce pozwoliłam sobie, proszę Państwa, poświęcić Johnnemu Danielsowi jedną stronę i napisałam mu, co następuje. Johnnemu Danielsowi do Sztambucha. W Polsce co najmniej od XIV wieku każdy polski dziedzic i chłop miał swojego Żyda, bo tego wymagał wspólny producencko-handlowy, czyli polsko-żydowski interes. Historia nie zna jednak przypadku, aby Żyd dyktował polskiemu dziedzicowi lub chłopu warunki gospodarowania na jego własnej ziemi. Panie Johnny Daniels, proszę się zatem mitygować i nie czynić tego, czego nigdy nie robili na naszej ziemi pana przodkowie. W Polsce nawet król nie miał prawa być przeciwko całemu narodowi. Pan zaś uważa, że jego głos jest ważniejszy niż głos 40 milionów obywateli Polski. A co do świętego Jana Pawła II, Ojciec Święty zdążył przeczytać dwie moje książki o stosunkach polsko-żydowskich i osobiście mi za nie podziękować. Proszę zatem, aby pan po prostu zamilkł i nie obrażał Ojca Świętego naszej narodowej świętości, dla którego prawda była wartością najwyższą. Proszę też mieć świadomość, że tymi słowami przekroczył pan wszelkie granice przyzwoitości, jakie obowiązują gościa. Wszak jest pan angielsko-izraelskim Żydem, gościem w Polsce. I proszę państwa, to co... I to, co wyrabia rząd, to jest właściwie rząd zapomina się, kim jest. Premier mój mówi o mojej ojczyźnie. Premier, który reprezentuje majestat Rzeczpospolitej, mówi o naszej ojczyźnie Polin. My nie mieszkamy w Polin, my mieszkamy w Polsce i nigdy z Polski Polin się nie zrobi. Prezydent, jeszcze Polska nie zginęła. Prezydent, który reprezentuje majestat Rzeczpospolitej, jedzie do Ameryki i przepraszam, że użyję tego słowa, ale wielu Żydów tak samo sądzi. Spotyka się z żydowskim kundlem, który wyzywa naszego marszałka. I to jest dla niego partner, to jest dla niego kumpel. A nie ma czasu na spotkanie się z 70 tysięcami nas, obywateli, którzy domagają się ekshumacji. O czym my, proszę Państwa, mówimy? No dochodzimy do ściany, do absurdu.
Marzy mi się i musimy dążyć do tego, żeby sprowadzić stosunki polsko-żydowskie, powiedziałabym, do tych, jakie były w XVI wieku. Wspominam nieraz, rzeczywiście tak to było, że źródła zachowały się. Król Polski wyrażał się o marszałku żydowskim, bo pamiętacie Państwo, że mieliśmy, Polacy pozwolili Żydom mieć swój sejm. Król Polski wyrażał się o marszałku Żydów polskich, Judeamus qui nostra trona resident, Żyd, który przy moim tronie rezyduje. Obrazowo to wyglądało tak, że podczas obrad Sejmu czy innych uroczystości siedział król Polski na tronie, a obok na stołeczku siedział marszałek żydowski, który reprezentował ludność żydowską w Polsce. I to są dobrze zapochowane proporcje. Niech więc... gość w Polsce, Johnny Daniels, jemu podobnej, Termandy i wszyscy inni siądą sobie na tym stołeczku przy prezydencie i po prostu sprowadzeni zostaną do roli, jaka im w tym kraju przynależy, czyli do tego, żeby mogli spoczywać, mieszkać, żyć i rozwijać się w pokoju. I tyle. I proszę Państwa, to na naszych władzach te decyzje wymusić musimy my, nasze społeczeństwo, bo inaczej naprawdę zabrniemy w sytuację, że jeśli nie przerwiemy tego chocholego tańca, tych kłamstw szerzonych o Polsce, to okaże się, że nasze dzieci i wnuki będą płacić... Przepraszam, amerykańskim Żydom ciężkie miliardy. Żydom amerykańskim, którzy nie zrobili nic dla ratowania naszych polskich Żydów. Bo też chcę przypomnieć Państwu, że te prawie 3 miliony Żydów, którzy zginęli, to są Hasydzi, to są religijni Żydzi, z którymi nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie handlowali, robili u nich buty, krawcy, szewcy. Z nimi konfliktu nie mieliśmy i oni zostali wysłani na śmierć między innymi przez to, że amerykańscy Żydzi nie zrobili nic dla ich ratowania. A najlepszym obrazem jest tego, wiecie Państwo, że pierwsza moja książka to są dzieci żydowskie w klasztorach. Zresztą wstęp do tej książki napisał profesor Jan Karski. Chcieli zrobić chucpę, że odebrać mi jakąś nagrodę. Karski mnie nagrodził 21 lat temu i żaden Żyd ani Polak mi tej nagrody już nie odbierze, na marginesie. Ale badając ratowanie dzieci żydowskich w klasztorach, ostatni rozdział jest poświęcony właśnie między innymi postawie Żydów amerykańskich. Proszę sobie wyobrazić, że Żydzi amerykańscy założyli jedną, jedyną organizację dla ratowania żydowskich dzieci. To jest Fundacja Tensera, która powstała w 1946 roku, czyli po wojnie. Wtedy, kiedy już blisko 3 miliony polskich Żydów nie żyło. I teraz po 70-80 latach oni się czują spadkobiercami i uchwalają ustawę 447. Niech sobie uchwalają, powtarzam, ona nie jest groźna dla nas, pod warunkiem, że nasze państwo zacznie wreszcie bronić dobrego imienia Polski. I tyle.